Kobiety z powiatu ostrowieckiego nie wykonują regularnie cytologii. Rzadziej niż mieszkanki innych powiatów województwa świętokrzyskiego odwiedzają ginekologa i korzystają z badań profilaktycznych. W 2021 roku tylko co 13 mieszkanka drugiego co do wielkości miasta w regionie zgłosiła się na badania cytologiczne. W powiecie ostrowieckim co 10 kobieta wykonała w ubiegłym roku cytologię. To też nie wynika z tego, że te pacjentki korzystają z tej opieki ginekologicznej poza strukturami NFZ-u, dlatego że za każdym razem, kiedy jesteśmy w Ostrowcu czy w powiecie ostrowieckim, pacjentki mówią nam, że mają problem z dostępem do usług medycznych, z dostępem do ginekologa, że ta dostępność jest słaba. I w tej chwili, prowadząc takie akcje profilaktyczne, praktycznie każda taka akcja pociąga za sobą następną, bo zgłaszają się na badania jakieś lokalne liderki, które mówią to, jeżeli jesteście w stanie przyjechać do 20 osób, to zapraszamy, to ja zorganizuję, ja wesprę, ja pomogę. Także to nie jest tak, że panie z Ostrowca się badają gdzie indziej, panie z powiatu ostrowieckiego się po prostu nie badają ze względu na słabą dostępność do tych usług i na pewno się to przekłada na umieralność. Rocznie w regionie na raka szyjki macicy choruje blisko 70 kobiet. Prawie połowa umiera. By dać sobie szansę na zdrowie i życie, trzeba się badać regularnie. Bezpłatna cytologia przysługuje paniom między 25 a 50 rokiem życia, co 3 lata. Badania regularne potrafią wykryć nowotwory we wczesnych stadiach, wtedy kiedy są jeszcze całkowicie uleczalne. W ubiegłym roku spośród blisko 4000 kobiet, które zgłosiły się na cytologię, ponad 800 pań przebadano też pod kątem obecności wirusa HPV. System losowo typował pacjentki między 30 a 59 rokiem życia. To on odpowiada za nowotwory szyjki macicy, więc jest to badanie skuteczniejsze niż sama cytologia. Gabinet położnej na Kółkach przyjeżdża do Ostrowca Świętokrzyskiego i gmin powiatu regularnie. Jak wskazują dane, to za rzadko. Teraz Cytobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii 2 razy w miesiącu będzie odwiedzał gminy powiatu ostrowieckiego. My ze wszystkimi będziemy współpracowali i ze wszystkimi będziemy, do każdej takiej osoby się odezwiemy i przyjedziemy. Wymagania nasze techniczne są minimalne, potrzebujemy parę metrów parkingu i podłączenie do zwykłego gniazdka elektrycznego. Badania są wykonywane bezpłatnie, my cytologię wykonujemy 2 metodami, czyli metodą taką klasyczną i metodą płynną, która to jest metoda dokładniejsza, czyli każda pacjentka ma tak jakby oceniane 2 preparaty, czyli czułość tego badania jest dużo wyższa. No jesteśmy otwarci na każdą współpracę i mogą to być osoby indywidualne, mogą to być jacyś lokalni liderzy, mogą to być politycy, mogą to być zakłady pracy. Profilaktyka nie zna barw partyjnych, ani nie zna żadnych poglądów politycznych. Ja będę współpracował z każdym, kto się do nas zwróci. Na mapie badań profilaktycznych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach Ostrowiec Świętokrzyski z białą plamą. W ubiegłym roku cytologię wykonało 7% uprawnionych kobiet. Średnia dla województwa świętokrzyskiego to 17%.